już uprzedzałem, iż mną coraz bardziej włada nie pamięć, ale niepamięć. W związku z tym nie bardzo panuję nad tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Ale to jest bez większego znaczenia. Bardziej znaczy miejsce, które zaproponowałem. To jest pawilon Muzeum Józefa Czapskiego. Miejsce wyciszone, unikalne, a dla mnie dodatkowo osobiście znaczące. Z więcej niż jednego powodu. Pierwszy to jest taki, że po drugiej stronie nabyłej manifestu lipcowego 13, dzisiaj z Piłsudskiego 13, prawda? No, była katedra, między innymi filozofii. I ja tam przez 5 lat byłem kształtowany. No, nie ukrywam, że byłem opornym, toporny. Z czasem to, z czym tam się spotykałem, czego wysłuchałem, z czasem coraz bardziej mną władało. Także zajęcia z profesorem Izydorą Dąbską, z profesorem Romanem Ingardenem, no, tam był i Władysław Stróżewski, i Półtawski jako asystenci. Pani profesor Danuta Gierlanka. No, a jeszcze miałem na socjologii profesora Pawła Rybickiego. To były znakomitości. To były znakomitości. Jak przechodzę ten, to zawsze patrzę z jakąś czułością. Tak, jakbym się spodziewał, że jeszcze chwilę i zobaczę Halinę Poświatowską na przykład. Prawda? Natomiast powód taki bieżący tego spotkania tutaj to wystawa, którą w maju obejrzałem tu w pawilonie na pierwszym piętrze, która nosiła tytuł Porozmawiajmy. To było zaledwie kilkanaście obrazów z Muzeum Narodowego. Ale ta wystawa, a jeszcze wysłuchałem pani kurator wprowadzenia, takiego delikatnego, nienachalnego, zrobiła na mnie wyjątkowe wrażenie. Dodatkowo uświadamiając sobie, jak bardzo ważne są sztuki i dziedzina malarstwa, która zatrzymuje i pozwala kontemplować, prawda, to, co dobro artysta. Nawet gdyby to były tylko barwy, jak to się zdarza u innego z moich przyjaciół. Porozmawiajmy, tytuł tej wystawy. Ten tytuł był zarazem tytułem pracy. Jednej z prac wystawionych właśnie Porozmawiajmy. Dwie postaci. Jedna nachylona nad drugą skuloną, a ta nachylona z wrzaskiem. To się właściwie czuło namacalnie. U wrzask nad tamtą. Tytuł był Porozmawiajmy. Tak my rozmawiamy dzisiaj. I to nie tylko w hali regionalnej, krajowej, ale również i europejskiej, żeby nie powiedzieć światowej. Coś się zagubiło. Jakiś szacunek do słowa, do mowy, do respektu dla bliźniego. Bo jak ja jestem pełen nienawiści do tego, z którym się spotykam i niby rozmawiam, to przecież ja jestem zniewolony od wewnątrz. Brakuje tego, co profesor Ingarden nazwał swobodą wewnętrzną. Nie może być rozmowy, twórczej rozmowy, to znaczy takiej, która pozostawia jakiś radosny ślad,
niedosyt pewnie. Ale tą sekwencję już zaraz skończę. A praca, prawda? No, Ryszarda Woźniaka z Warszawy. No, była jakimś dla mnie wprowadzeniem, ale momentem kulminacji to był obraz Fałata. Fałata, Aleksandra Fałata, nie Juliana, bo to są wcześniejsi artyści, między innymi tam był też i jeden z moich dobrych znajomych, ale to zostało. Ta praca zwróciła moją uwagę przede wszystkim podpisem, tytułem. Wy żyjecie godnie, a my wygodnie. Wydaje mi się, że to jest skutek tendencji naszych dni. Wiodąca to jest jak najbardziej wygodna. Ta, która jeśli będzie zachowana, to rokuje i przyszłość dla naszego świata. To jest ta, która koncentruje się wokół słowa dignitas, godności życia osobowego. To jest to, co kultura europejska wnosiła i wnosi, chociaż wydaje się, że coraz bardziej ma ochotę zagubić na rzecz wygody. Wygody, która dużo kosztuje i niszczy środowisko. Także to środowisko, które jest w nas, bo przecież to jest też świat wewnętrzny, subiektywny i zhierarchizowany. Jeśli na pierwszym miejscu jest wygoda, to mówić o bliźnim, to właściwie wprowadzać w błąd tych, którzy tego słuchają. O, tak? Nacisnęło się. Tak? No to witam Cię serdecznie, Leopoldzie, na dzisiejszym spotkaniu. No i przysłuchując się Twojej wypowiedzi, tak sobie myślę, że ja właśnie nie mam za bardzo nic do powiedzenia dzisiaj, bo i tak szukam powodów tego wypalenia, że tak powiem. I wydaje mi się, że to chyba jednak ta książka spowodowała troszkę, że ja się jestem. Proszę ją pokazać, proszę ją bliżej pokazać. To jest taka książka, tak. No, zmęczyło mnie pisanie tej książki, muszę szczerze powiedzieć, ale udało się mi ją zrobić i muszę, chciałabym, żeby ją ktoś skrytykował. Znaczy ja bym ją najchętniej sama teraz skrytykowała po napisaniu, bo się spieszyłam i to wszystko było takie trudne dla mnie. Znalezienie czasu na pisanie No więc taki mam okres chyba, trochę potrzebuję wypoczynku, tak mi się wydaje. No ale też jeszcze druga sprawa to taka, która mi przychodzi do głowy, bo ty trochę opowiadałeś, tu nie było gdzie jeździłeś, no widzisz, a ja mam takie smutne przemyślenia, przynajmniej wakacyjne, nawiązując do tego, co mówiłeś, że mnie martwią dwie rzeczy we współczesnym świecie. Nie wiem, od czego zacząć. Zanik przyrody i zanik człowieczeństwa. Tak mam, wydaje mi się, że to wiesz, póki ta przyroda jest, a człowiek się jakoś trzyma, to się trzyma. Jak na odwrót się to wali, to też rozumiem, że oba człony muszą być zachowane. Jak któryś człon zginie, to przyszłość ludzkości stoi pod znakiem zapytania, moim zdaniem. I wiesz, i te zmiany, ja byłam tylko w domu, bo ty mówisz, że jeździłeś w świecie, tak dalej, no ja byłam tylko w domu, słuchaj, te zmiany przyrody są niesłychane. I to jest taka mikroskala, którą ja obserwuję, ale wydaje mi się, że jak ja pamiętam dzieciństwo, wiesz, te traszki, płazy, które były jakby tak pod ręką, to wszystko było, już nie mówię o grzybach, o ilości grzybów, krokusów, była wiosna, no już teraz nie jest wiosna, ale to wszystko jest takie wyjałowione, wiesz, nie ma, znaczy nie mówię, że ta przyroda nie odradza się i że jej nie ma, ale jednak te zmiany są dla mnie widoczne, to jest jedno moje życie, wiesz, ja pamiętam z dzieciństwa ten las, który był inny, tą przyrodę, no jakoś mnie to martwi mnie to. Kasiu, tak mówisz, jakbyś była moją studentką. Aha. I to wyjątkowego talentu i pracowitości, bo to jest to, o czym ja myślę.
I to od bardzo dawna. Ja o tym będę mówił. Będziesz mówił. No to dobrze, bo trzeba o tym mówić, chociaż wszyscy są chyba znudzeni, zniecierpliwieni tymi tematami z drugiej strony. Bo to się tylko mówi, a tu trzeba serdecznie. Słowo powinno nieść z sobą również jakąś wiarygodność. Wiesz, moje życie zawsze było silnie związane z przyrodą. Wiesz, ja może tak nie wyglądam, bo to ludzie mi percypują bardziej właśnie w takim intelektualnym duchu, wiesz, te książki, te studenci, prawda? Ale tak naprawdę to ja jestem, wiesz, dziewczyna z gór, która w lesie siedziała i teraz na przykład największą radością dla mnie po tym, wiesz, takim intelektualnym wysiłku to jest właśnie bieganie po Lasku Wolskim z moim pieskiem i tym się głównie zajmuję i to mi daje największą frajdę. Piękne zajęcie. Cudowne Lasek Wolski, zajęcie. Tak, uwielbiam. No, także w zasadzie tyle. No, to wiesz, co? Chcesz o coś zapytać mnie tak bardziej osobiście, powiedziałbym nawet intymnie? Niezależnie od tego, że mąż może nagrania oglądać. Słuchaj, no, nie wiem, może spróbuj powiedzieć, co będzie, bo wiadomo, że my nie znamy przyszłości, prawda? My nie wiemy nic na ten temat, ale mi się wydaje, że narasta taki lęk przed przyszłością. On może zawsze był, ale ponieważ zmiany są tak szybkie i tak wydają się takie nieodwracalne, tak? Być może ludzie może oczekują od filozofów jakiejś tutaj nadziei, otuchy i refleksji na ten temat, tak? Może tutaj byś może coś mądrego spróbował powiedzieć. O nadziei. No. To mogę to. Tak. Chwileczkę. Kiedy to powiedziałaś o nadziei. A trzeba nam sobie coś powiedzieć o przyszłości. No, teraźniejszość teraz wiąże przeszłość z przyszłością. Nie ma przyszłości bez przeszłości na dobrą sprawę. Są tacy, którzy tak myślą. Ponieważ w czasie widać pewne sprawy i dziedziny wartości, które są zawsze ważne. I ja być może już wcześniej o tym mówiłem w pierwszej serii naszych spotkań, że w szumie informacyjnym naszych dni ginie to, co zawsze jest ważne. Bo najważniejsze jest to, o czym jutro już nikt nie będzie mówił. Prawda? I to tak się jakoś toczy na krótkim oddechu. A teraz powiedziałaś, co cię niepokoi. Mnie ponadto niepokoi fakt, że ci, którzy mówią o tych zagrożeniach ekologicznych, oikos logos, oikos dom, przyroda, dom, i refleksja nad tym, jak my zachowujemy się w tym domu, prawda? Na ile jesteśmy gospodarzami, a na ile jesteśmy najeźdźcami, grabimy tych, którzy jeszcze się nie urodzili, grabimy, prawda? Tak, pewna rzecz widzę. Otóż te sprawy od bardzo dawna były przedmiotem mojej troski i martwi mnie to, i kończę tą myśl, że ci, którzy o tych sprawach mówią, może nawet w znakomitej większości, oni tylko mówią, robią stopnie naukowe, prawda, i tak się w sumie toczy. I nie są wiarygodni, jeśli na poziomie lokalnym, rodzinnym przeczą temu, co mówią w oficjalnych wystąpieniach. Także ja tutaj sprawy ogólne i najbardziej ogólne, również planetarne, wiążę z zachowaniem się tu i teraz, w tym środowisku. Łączę to słowem ojczyzna. Nie bez powodu. Przecież w ubiegłym roku były wielkie uroczystości, które jakoś tak spłynęły po bliźnich, no bo u podstaw była awantura, bo my umiemy to robić, prawda? Tak to wygląda. Więc to, co powiedziałaś, pozwala mi już nie opowiadać o tym, gdzie byłem i co robiłem w ostatnim czasie, ale o tym, co w najbliższym czasie mam do zrobienia.
Otóż przyjadą moje wnuki. Były z rodzicami za granicą, teraz są cioci, a ja je zabieram do Jordanowa. Aneczka skończyła 13 lat, właściwie 14, już jest damą. Bartoszek skończył pierwszą klasę. No i ja ich nie widziałem 3 tygodnie. Nawet moja córka pytała, czy wytrzymam tak długo, ich nie oglądając. No i pojutrze się już zobaczymy, potem pojedziemy, potem rodzice biorą te nasze, moje wnuki w Bieszczady. I to mi się bardzo podoba, że wyjeżdżając na Bałkany, nie zapominają o cudownych pejzażach własnego kraju, własnego środowiska. Tak, pewne rzeczy widzę. I w kolejną sobotę ja będę na konferencji organizowaną przez Dyrekcję Lasów Państwowych i będę mówił o ochronie środowiska i o ekologii wnętrza. Jak to, co jest w nas, uzewnętrznia się, jak to, co jest wokół nas, uwewnętrznia się. To są pewne relacje. I o, będzie poniekąd kontynuacja pewnego mojego odczytu, a potem artykułu pod tytułem Wobec największych zagrożeń. Ten tytuł mego artykułu jest tytułem całej książki, która się ukazała pod koniec stanu wojennego, już w oficjalnym obiegu, prawda? A właściwie to jeszcze tak na półoficjalnym, prawda? Bo była ingerencja cenzury, prawda? U pana Sądykowskiego, ale to zostawmy. To był tom poświęcony właśnie tym sprawom środowiska, ochrony środowiska. I ten mój tytuł Wobec największych zagrożeń, w największym skrócie powiem, sprowadza się do tego, że wymieniłem 3 takie zagrożenia. A zatem kataklizm nuklearny. I myśmy się już przyzwyczaili do tego zagrożenia, ale ono wzrasta, a nie maleje. Klęskę ekologiczną, to znaczy to samo, ale na raty w związku z degradacją środowiska, o czym ty mówiłaś. To jest drugie zagrożenie. I trzecie, zatrata tego, co najbardziej ludzkie. I dla mnie te 2 pierwsze są pochodną tego 3 zagrożenia. Utraty tego, co najbardziej ludzkie. I ja przy różnych okazjach tutaj między innymi z profesorem Kołakowskim polemizowałem, Leszkiem Kołakowskim, który przede wszystkim widział słabość intelektualną człowieka. A ja jestem do dziś przekonany, że u podstaw jest słabość moralna. Moralna to znaczy ta, która dotyka sumienia. Ta, którą mamy na myśli mówiąc o sercu. Sumienie to myślenie, staropolskie samomnienie, ale myślenie zaangażowane w odróżnianiu dobra od zła. A teraz to zanika. Właściwie ten czas postmodernizmu, rewolucji seksualnej i pochodnych, prawda, nie służy dobrze ochronie środowiska. I nie służy dobrze budowaniu wnętrza każdego z nas. I trzeba tu wyjątkowego wysiłku, żeby nie poddać się bieżącej takiej tendencji wygodnie. A co mi tam godnie? I teraz kończąc, nawiążę do tego słowa nadziei. Otóż kiedyś z młodymi ludźmi byłem we Francji, tam była i młodzież z Ukrainy, i byliśmy w Orleanie. Może ja już o tym wcześniej mówiłem, ale nie szkodzi. A zatem w mieście Joanny d'Arc. I było spotkanie z panią mer. I ktoś tam zaczął o nadziei. A ona krótko.
jak Polacy mówią o nadziei, to ja wiem, że mi się niczego nie chce. To było trafne spostrzeżenie. My używamy pięknych słów. I chcemy tylko wygodnie. A sądzimy, że pieniądz potrafi to dać. I zapominamy o tym, co bardziej istotne. A mieści się w relacjach międzyludzkich. I w relacjach w naszym wnętrzu między ja, ty, on, jak te sprawy się mają do siebie. Ale skoro już padło słowo nadzieja, to tak optymistycznie też w związku z Francją, w której no, zawsze dobrze się czułem, chociaż no, to są żabojady, jak my mówimy, prawda? No to ja pamiętam słowa bohatera Francji czasów I wojny światowej, Charles Péguy. Otóż on, wymieniając trzy cnoty chrześcijańskie, teologiczne, tak to się w Kościele nazywa, wiarę, nadzieję i miłość, mówi, nadzieja jest najtrudniejsza, bo skłonność do beznadziei, do rozpaczy, to wielka pokusa. Otóż tej pokusie, na przekór temu, co się dzieje wokół, nie wolno nam się poddawać. To znaczy, wolno, w tym sensie, że mogę, ale nie warto, nie powinniśmy. Zawsze jest coś do zrobienia. I być może, że optimum życia skumuluje się w jakimś momencie, kiedy my już odchodzimy z tego świata. Ale troska, lęk, obawa, bo przecież są najbliżsi. Jest rodzina, są dzieci, są wnuki, jest środowisko, jesteśmy zobowiązani, jesteśmy powiązani. Jest zasadna, ale rzecz w tym, żeby nami nie władała. Natomiast rozumiemy, że to tak jest, tak może być, ale panujemy i mamy tą świadomość, że wokół mamy tyle darów rozmaitych, łącznie z piękną pogodą, z tą zielenią, która jeszcze jest, a jest tak dewastowana, że poczucie wdzięczności wydaje mi się być tu na swoim miejscu. Z przyjemnością i zainteresowaniem wysłuchałam twojej wypowiedzi. Wiesz, wydaje mi się, że w Polsce jest troszkę tak, bo powiedziałeś o przyrodzie jako takim w kontekście ojczyzny, prawda? Że to jest takie dobro narodowe. Ja zawsze patrzyłam tak w Podhale, wiesz, że to jest że to jest właśnie jakby dobro też natury. To jest nie tylko kultura, ale też natura, tak? No, czy nade wszystko. Nade wszystko. No więc właśnie, a my jakoś tak mam wrażenie, wiesz, nie wiem, czy byś się z tym zgodził, ale tak może jest to upolitycznienie tej natury jest jakieś takie od razu, tak? Że okropne. Upolityczniamy, wszędzie są te podziały i nienawiści i nie postrzega się chyba, wiesz, natury jako dobra wspólnego, takiego jednoczącego dobra wspólnego, które jest poza partiami. Przecież to w ogóle nie ma o czym w ogóle dyskutować tutaj. Więc wydaje mi się, że to jest taki problem. A teraz jeszcze o tej nadziei, bo tutaj pojawiają się takie, wiesz, wielkie słowa. I ja bym powiedziała tak, że te wielkie słowa, one są dla nas bardzo ważne. Prawda, wiesz, nadzieja, no one nas wyciągają gdzieś do góry, pomagają żyć, ale z drugiej strony trzeba z nimi rzeczywiście uważać, dlatego że one moim zdaniem, że ja mam w ogóle ten okres teraz po napisaniu tej książki taki porzucić nadzieję. Nawet mam takie sobie, wiesz dlaczego? Dlatego, że pewne pojęcia, nawet te najszlachetniejsze, one w naszej świadomości mogą się tak jakby spetryfikować bardzo i to, co miało nas jakby wewnętrznie oswobadzać, dawać nam taką przestrzeń duchową do rozwoju, ono nas w zasadzie potem jakby hamuje nawet. Także nam się wydaje, że my uciekając się do tych wielkich słów, idziemy razem z nimi gdzieś dalej, rozwijamy się, a to jest taki rodzaj iluzji, bo my tak naprawdę tkwimy w starym jakby, tak? Raczej boimy się
zrobić krok do przodu gdzieś, prawda? Tak mi się wydaje, że nawet te najszlachetniejsze pojęcia, one mogą taki destrukcyjny też wpływ mieć na nie wiem, czy to jest jasne, co ja mówię, tak? Że po prostu przesłania nam wolność jakby wewnętrzną, takie słowo, bo boimy się, prawda, zmiany i tak dalej. Więc wydaje mi się, że czasami trzeba krytyki, nowego spojrzenia jakiegoś, właśnie zakwestionowania danego pojęcia innym i wtedy te tradycyjne pojęcia, one się na nowo jakby otwierają nam, prawda? Tak mi się wydaje z tą nadzieją, tak bym powiedziała. Natomiast ta praca u podstaw, wiesz, ta codzienna, to mówiłeś, to mi się to bardzo podoba, bo ja zawsze, wiesz, uważałam, że co na zewnątrz, to wewnątrz, co wewnątrz, to na zewnątrz i to życie musi być już takie szczere wewnętrznie, ale też to przyniesie owoce, ta szczerość. Tak, ta. I wydaje mi się, że to jest też trudne dla ludzi, dlatego że takie małe codzienne sprawy, wiesz, segregowanie śmieci czy jakieś takie drobiazgi, niemarnowanie wody, no to są takie niespektakularne rzeczy, prawda? No nie ma, nikt nam nie będzie bił brawo, prawda? Czy nie przyniesie nam to sławy, tak? No trzeba się pogodzić z tą małością rzeczy takich codziennych i wydaje mi się, że to jest też bardzo trudne, tak? No bo nie ma tej spektakularności. O co zapytasz? Tak, i chcę cię zapytać, tak, bo powiedziałeś o rewolucji seksualnej i połączyłeś ją z przyrodą. No i to cię zaniepokoiło. To mnie zaintrygowało, jak się łączy rewolucja seksualna z przyrodą i coś jeszcze tutaj, wiesz, bo ty, po prostu to jest ciekawy temat, dlatego że ty masz też inną percepcję tej rewolucji seksualnej, bo ty żyłeś w PRL-u, który był okresem zniewolenia, ale też obyczajowości takiej konserwatywnej, o tym się wie, no ale byłeś też blisko tej rewolucji, prawda? Ja jestem z innego pokolenia i nie mogę tylko tak książkowo się tylko do tego odnieść, więc byłabym ciekawa, co miałeś na myśli. Powiem tak, ja byłem blisko tej rewolucji, a ty w niej jesteś, bo jest pewna kontynuacja. Są te pewne nurty. I ja tak sobie powiedziałem o tej rewolucji, ale nie chciałbym się tym zajmować. Ale to, co wiąże tą zmieniającą się obyczajowość właśnie z ochroną środowiska, to słowo wolność. Jak my ją pojmiemy? Czy jako dowolność, czy jako zobowiązanie? Jeśli faktycznie będziemy mówić o miłości, a w tradycji chrześcijańskiej to jest wartość najważniejsza, no z tym, że tu trzeba cały kontekst widzieć, orientację na absolut, ale niemniej, to przecież jak miłujemy, jak kochamy, to my wiemy, że nam nie wszystko wolno. Nie wszystko. Jak ktoś nie obchodzi, to ja go mogę pogłaskać po plecach i on sobie idzie dalej. Ale jak kocham, mam wnuka, mam wnuczkę, bo teraz jakoś tutaj ten swój czas przeżywam jako młodziutki dziadek, chociaż skończyłem 82 lata. Otóż to ja wiem, że nie wszystko wolno. To wcale nie jest tak, że wszystko. Trzeba brać na siebie trud edukacji, ściślej mówiąc wychowania. To, na co tak bardzo zwracali uwagę starożytni. Jeśli weźmiemy Sokratesa, Platona, Arystotelesa, to przecież oni mówiąc o polis, mówili i o tej paidei, o wychowaniu obywatela, o prawym charakterze, o tym, który potrafi unikać skrajności, a to jest najtrudniejsze. Najtrudniej jest robić to, do czego się zobowiązałem. Najłatwiej błysnąć tam, prawda, i w ten sposób. I teraz, jeśli chodzi o tak zwane szlachetne słowa, to one najbardziej są nadużywane. Ale to znaczy po pierwsze, że coś jeszcze znaczą, a po drugie,
to nas zobowiązuje, że nie możemy tych słów pozostawić po prostu łajdakom, którzy ich tak nadużywają. A teraz wspomniałaś też i o polityce. Otóż polityka to ta dziedzina, gdzie przede wszystkim chodzi o władzę. No i środki do tego, aby respektować to, co władza uzna za słuszne. Ale jeśli u podstaw nie będzie tej kultury słowa, sumienia i wrażliwości, którą kształtuje kultura, to władza będzie tylko dla władzy, bez względu na to, co kto będzie mówił. I z pianą na ustach nie można mówić o miłości bliźniego. I im bardziej się tak mówi, tym bardziej inteligentni młodzi ludzie odwracają się do tego plecami. Wychodzą z założenia, że mają do dyspozycji ten czas, swój czas i mogą nim absolutnie swobodnie dysponować. Odpowiedzialność za to, co robi, tak by nie miała większego znaczenia. Spryt wydaje się być cnotą najważniejszą. Tak bym te rzeczy wiązał. Powiedziałem dzisiaj na wstępie, że bardziej mną władza nie pamięć niż pamięć. Ciągle masz 82 lata. Sprawdzać to, co mam do powiedzenia. I odbiera mi to swobodę, bo muszę uważać, żeby nie pominąć, nie zapomnieć nazwiska, a zdarzało mi się to i nieraz. I tak na przykład kiedyś w nagraniu telewizyjnym powiedziałem, że Akademia Platońska trwała 600 lat, a przecież trwała znakomicie dłużej. I dzisiaj tak sobie myślę, bo zawsze można jakoś ratować siebie pewnym wybiegiem, że jeśli trwała 900, to i 600 trwała. I tu przypomina mi się fraszka, bo profesor Kotarmiński, którym się zajmowałem, no różne rzeczy robił. I fraszka. I tą pamiętam. No, może przekręcę słowo. Pewien złośliwy problem cen mi z oczu płoszy, sprzeczność, której nie mogę uznać bez protestu. Czemu mając 60 mam 20 groszy, a mając 60 lat nie mam 20? A on przeżył prawie setkę. No więc to są takie sprawy natury bardzo poważnej, które można w różnym języku, na różne sposoby prezentować, nie odbierając ich znaczenia. Czasu, który upływa, prawda? I coś teraz z tą świadomością i samoświadomością trzeba zrobić. Można zapić się na śmierć. Można, będąc młodym człowiekiem, doświadczyć autodestrukcji młodzieńczej, no bo to wydaje się, że wieczność jest w ramach tego świata. Różne rzeczy można, ale można też naprawdę mieć tą świadomość, że nie ja siebie powołałem do życia. I to samo istnienie, życie, to już jest dar. Dar, a z darem, jeśli przyjmujesz, nie godzi się robić, co powiedzieć. Tyle na dzisiaj. Tak, jeszcze tylko mnie nagraj, bo ja chciałam tutaj opowiedzieć dla naszych pozakrakowskich słuchaczy, że jesteśmy dzisiaj na Piłsudskiego 12. Widać mnie, tak? Tak. Aha, dobrze. No i że ja przynajmniej mam takie odczucie, że jak spotykam się z Tobą i słucham tego, co mówisz, to pojawia się we mnie takie głębokie przekonanie, że najcenniejsze, co nam się może przytrafić w takich przyjaźniach z innymi ludźmi, to jest takie
przysłuchiwanie się słowom razem ze współmyśleniem z tymi słowami. I wydaje mi się, że ty jesteś takim właśnie rozmówcą, który bardzo nastraja do takiego współmyślenia z kimś. Profesor Roman Ingarden tego uczył. Mhm. Tak, tak wykładając, tak wykładając. Tak, to, właśnie tak. Tak trzeba wykładać, nie prawić kazań, tylko właśnie inspirować tymi słowami do jakiejś wewnętrznej przemiany. I wydaje mi się, że masz taki dar. No i ja ci za niego też dziękuję i też nie zrobię z nim byle czego, bo dar się przyjmuje, więc myślę, że będą nim obdarzeni też nasi słuchacze poza naszą lokalną rozmową. Powiem ci tutaj, że czasami mówię, że bliźni mówią, że jestem im potrzebna, a ja udaję, że im wierzę. A tutaj już nie udaję wierzyć. Świetnie. Dziękuję, że mi tutaj pokazałeś to miejsce. Pawilon Czapskich na Piłsudskiego. No, ja lubię słuchać, że lubiłeś studiować filozofię, bo to był mój, jeśli chodzi o mnie, najlepszy okres w moim życiu. Chociaż ja nie miałam takich gwiazd filozoficznych za nauczycieli, ale wydaje mi się, że był to najbardziej cenny okres w moim życiu, ten kontakt z filozofią. No, także wszystko, co wiąże się z filozofią, jest dla mnie szczególnie wzruszające. No, także dziękuję ci za to przyprowadzenie mnie tutaj dzisiaj i pokazanie nowego miejsca. Ja też dziękuję.